pewnym momencie zebrała się grupa osób, którzy zasmakowali pływania w kajakach, najpierw pod szyldem AZS-u. Później doszli do wniosku, że to jest na tyle fajne, że oni to chcą robić sami. I w roku 72 założyli Akademicki Klub Turystyki Kajakowej Bystrze. Najważniejszą wyprawą klubu i światową jest oczywiście wyprawa Cano Andes z roku 79. To jest top nad topy. Po latach przygotowań, pracy udało nam się wyjechać z Polski. No i tak się zaczęła przygoda z Ameryką Łacińską. Chłopcy chcieli zobaczyć świat, chcieli ten świat poznać i chcieli przeżyć przygodę niepowtarzalną. Oni wtedy z Kumani wymyślili taką zasadę, żeby jechać tam, gdzie nas nie było, a najlepiej nikogo. W efekcie końcowym, po 3 latach trwania wyprawy, przepłynęli 23 rzeki, z czego 13 po raz pierwszy w historii, rekord Guinnessa, najgłębszy kanion na świecie. Wyprawa okazała się jedną z 10 najistotniejszych eksploracji ostatniego wieku. To ta poprzeczka, którą oni postawili do końca lat 70. była tak wysoko, że my później przez kolejne lata staraliśmy się do tej poprzeczki doskoczyć, nie zejść poniżej jakiegoś tam poziomu, stąd te kolejne wyprawy, które udało się klubowi zorganizować. And that was quite extraordinary in that time, and it maintains its stature in the world of exploration. This is something really wonderful. I've seen this in the American Space Program. I've seen this on great Himalayan expeditions.